Witam wszystkich po przerwie. Jesteśmy w parszy, ale tak jak mówiłem wcześniej, skupimy się dzisiaj, bo jesteśmy szabat, święta przaśników. W tym święcie szabat i też chciałbym nawiązać do tego święta w taki może inny sposób. Bo jest oczywiście to powiedziane, że przez 6 dni, przez 7 dni masz jeść przaśniki. Chleb przaśny, bez zakwasu. Też można by powiedzieć tak informacyjnie, że drożdże, jest to nowy wynalazek, tam ma ze 100 parę lat chyba, coś koło tego. Wcześniej wszystko robiono na drożdżach, na zakwasie, przepraszam. Drożdże jako nowe odkrycie. I co ciekawe, gdzieś ta informacja była, gdzieś mignęła, że te drożdże, które się używa, tak zwane piekarnicze, występują na zwłokach, na martwych tkankach. Odkryto, że one się mocno rozmnażają i są idealne do wypieku chleba, do pieczywa, wszelkiego rodzaju pieczywa, czyli tam jakieś nawet ciastkarskie sprawy też na tych drożdżach. Przestaliśmy właśnie przez tą informację używać drożdży jako takich. Na przykład do chałki się używało, tak? Do pizzy, do innych ciast się używało drożdży, ciasta drożdżowe. Zrezygnowaliśmy z tego, natomiast się nam udało robić ciasto na pizzę na zakwasie. Oczywiście poza chlebem, tym codziennym. Dobrze, wracając do sedna dzisiejszego dnia, dzisiejszej części. Święto Przaśników i to już mamy trzecie jakby pogadanka w tym temacie. Mówiliśmy ostatnio o mące, mówiłem o mące, ale ja bym zadał takie pytanie, a skąd jest ta mąka? Z czego? No, niektórzy powiedzieli ze sklepu, tak? Tak, śmiesznie mówiąc. Kiedyś, tak nawiązując do tego, zadano pytanie dzieciom w Ameryce Północnej, skąd się bierze, skąd w ogóle pochodzi mleko, no to właśnie powiedzieli ze sklepu. Czyli nawet nie wiedzą niektórzy, skąd to mleko jest. Mąka. Mąka jest oczywiście z ziarna. Ziarno się mieli. Trzeba to mówić, bo dzisiaj już po prostu zatraca się w młodym pokoleniu ta informacja, skąd to jest. Wszystko mówią, że ze sklepu, bo to widzą. Nie widzą, jak to Bóg stworzył i że to wyrasta z ziemi, czy zwierzęta pozyskuje się od zwierząt. Z ziarna. Ziarno. I właśnie do tego chciałbym dzisiaj nawiązać. Co w Biblii mamy, jakie mamy lekcje, jakie mamy sugestie, przypowieści nawet, związane z ziarnem? No bo chcę takie połączenie zrobić, tak? Bo z ziarna mamy mąkę, z mąki mamy chleb, a w tym wypadku przaśniki. Przeczytajmy sobie Ewangelię Mateusza, według Mateusza, 13 rozdział. Od trzeciego wersu, chyba nawet do końca, trochę czytania, ale tu jest kilka takich ciekawych powiązań z ziarnem. I mówił im wiele w przypowieściach, oto siewca wyszedł, aby siać ziarno. Bo jeszcze tak nawiązując do samego ziarna, do zboża, tak? W święcie przaśników mamy też święto Pesach, czyli tą kolację paschalną, tą według daną przez Boga, przez Mojżesza. I w święcie przaśników mamy jeszcze ten szabat, co się nazywa Omer, czyli przyniesienia snopa, pierwociny snopa, jako obrzęd kołysania do świątyni.
I ten snop przynosi się z kłosami, czyli z ziarnami. I to jest zastanawiające. Dlaczego w tym czasie, w czasie święta Przaśników, to się przynosi, bo później mamy 50 dzień i też jest przynosi się pierwsze plony z innego czy z tego samego. No, trudno teraz to stwierdzić, może spróbujemy też o tym porozmawiać. Ale przynosi się też do świątyni jako oddanie pierwsze zbiory z ziarna zboża. Dobrze, wróćmy do Ewangelii według Mateusza. 13 rozdział 3 wersetu tak. I mówił im wiele w przypowieściach, oto siewca wyszedł, aby siać ziarno. I kiedy siał, jedne padły przy drodze i ptaki naleciały i zjadły je, a inne upadły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i zaraz powschodziły, bo nie było głęboko. Skoro jednak wzeszło słońce, wypaliło je i uschły, bo nie miały korzenia. A inne padły między osty i osty wyrosły wysoko i zadusiły je. Inne zaś padły na ziemię, na dobrą i wydały owoc. Jedno stukrotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Tak tą część podsumowując, opisując, że tu mamy pole i tu wiemy dzisiaj, że Jeszua mówi o ludziach, gdzie to ziarno to jest słowo, które on zasiewa i to ziarno jedno pada na taką glebę, czyli na taki grunt, w którym jest człowiek i tu mamy te trzy jakby grupy i ta trzecia grupa, która wydaje owoc, wydaje w różnym stopniu ten owoc. I to my dzisiaj rozumiemy, tą przypowieść dosyć dobrze, ale chodzi mi o to, że do pola przyrównany jest człowiek, do ziarna słowo i mamy plon z tego pola, w cudzysłowie, czyli z tego człowieka. Dlatego powiedziałem o święcie Omer, że jest przynoszony snopek zboża na ofiarę kołysania do świątyni w czasie święta Przaśników. Dlatego chcę zwrócić uwagę tym dzisiejszym tematem, czy to święto Omer, bo oczywiście ono ma to znaczenie, że od następnego dnia po święcie Omer liczy się 50 dni do święta Szawuot, pięćdziesiątnicy tak zwanej. I w tym kontekście wszyscy to znają. Natomiast ja chcę znaleźć, to też złe odczucie, określenie. Widzę tu pewne powiązania z człowiekiem, z tym, jak wydaje plon, jak go przynosi. Czytajmy dalej. Bo Jeszua mówi, kto ma uszy, niechaj słucha. I oczywiście w tym znaczeniu tej roli człowieka i to słowo, które on wypowiada i jaki owoc wydaje, jest to oczywiste. Ale chcę tutaj znaleźć trochę inne powiązania. 10 werset. Uczniowie podszedłszy do niego zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? Odpowiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, a im tego nie dano. Temu bowiem, kto ma, będzie więcej dodane i będzie miał w nadmiarze, a temu, kto nie ma i to, co ma, będzie zabrane. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą, a słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które mówi, będziecie słuchać, a nie zrozumiecie, będziecie patrzeć, a nie zobaczycie. Bo skamieniało serce tego ludu, z trudem słyszeli i przymknęli oczy, aby nie zobaczyli i nie usłyszeli i nie zrozumieli i nie nawrócili się i abym ich nie uleczył. Czyli widzimy, że w kontekście tej przypowieści o ziarnie jest tutaj
dużo sensu, dużo głębszych rzeczy, bym powiedział. Że w pierwszym odczuciu jest jak najbardziej prawidłowe to, że ci ludzie to jest, ta rola to ludzie i w nich to słowo, tak jak powiedziałem wcześniej, ale ja tutaj próbuję znaleźć powiązanie, bo tak jak mi się wydaje, że Yeshua chciał nawiązać do czegoś, używając takiej przypowieści o takich symbolach. Chleb pszaśny też jest symbolem czegoś. To omawialiśmy ze 3 tygodnie temu. Czyli to ziarno też tutaj mamy symbolikę, ale ziarno z pszaśnikiem ma ścisłe powiązanie. Tak jak powiedziałem wcześniej, z ziarna się robi mąka, z mąki pszaśnika. Szesnasty werset. A wasze oczy błogosławione są, że widzą, i uszy, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć, co wy widzicie i nie zobaczyli, i słyszeć to, co wy słyszycie, a nie słyszeli. Wy zatem słuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słów o królestwie i nie rozumie ich, przychodzi zły i porywa to, co było zasiane w jego sercu. To jest ten posiany obok drogi. A posiany na gruncie skalistym to ten, co słucha słów i zaraz z radością je przyjmuje. Nie ma jednak w sobie korzenia, lecz jest niestały i kiedy przychodzi ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. A posiany między ostami to ten, co słucha słów, ale troska tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i nie wydaje owocu. Posiany zaś na dobrej ziemi to ten, co słucha słów i rozumie je. Ten oczywiście przynosi owoc i daje, jeden 100-krotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. I można to w tym kontekście, oczywiście to, co Yeshua powiedział, jest jak najbardziej w pierwszym zrozumieniu, w tym, co on tu powiedział, jak najbardziej właściwe, bo tak to wypowiedział, tak? Natomiast jeżeli powiążemy to z świętem pszaśników, gdzie jest potrzebne ziarno, to sobie wyobraźcie teraz ludzi, którzy słyszą o święcie pszaśników, że to są święta nie żydowskie, tylko najwyższego JHWH, że to on dał, bo takie określenia padają. Przywołajmy to określenie, czyli kapłańska, 23 rozdział. Oto drugi werset na przykład. Oznajmij synom Izraela oto uroczystości Jahwe, które będziecie ogłaszać jako dni gromadzenia się przy świętym przybytku. Czwarty werset, oto uroczystość Jahwe, świąteczne zgromadzenia, które będziecie ogłaszać w ustalonym czasie. I można by powiedzieć, że jeżeli ktoś słyszy takie dzisiaj, współcześnie, no bo w tamtym czasie Judejczycy, którzy słuchali Yeshua, który też był Judejczykiem, nie mieli problemu, bo to było naturalne, że oni chodzili na te święta, tak? Ale załóżmy dzisiaj. Gdy ktoś słyszy, że trzeba obchodzić szabat, czy chociaż święto pszaśników, no to mówi, że to ktoś judaizuje lub się cofa, lub uczynki ciała i takie typu określenia padają, to biorąc pod uwagę tą przypowieść o tym ziarnie, to ziarno upada gdzieś tam obok, nie wyrasta w ogóle. Ale są, z doświadczenia wiem, ludzie, którzy zaczęli obchodzić te święta, taka euforia była i przestali w ogóle nawet wierzyć w Yeshua. Czyli to ziarno, które radośnie wzeszło, nie miało tak podłoża, gruntu dobrego, czyli te skaliste podłoże, ono wzrosło, ale zaraz uschło.
No i mamy ten grunt, który przynosi plon. Plon zachowywania. I ten plon jest różny, tak? Jedni wydają większy, drudzy mniejszy i tak dalej. Ale to jest plon. Czyli pierwszy plon, można powiedzieć, tak jak Omer jest pierwszym snopem z pola w danym sezonie. Ale jeżeli Jeszua mówi, że tym polem jest człowiek, który słyszy słowo, no to teraz Omer, jak przełożymy, bo nie mamy świątyni, mamy świątynię duchową, to jak przełożymy to na alegorię, na duchowość, no to teraz człowiek powinien przynosić ten omer duchowy na miłą oddanie kołysania przed Stwórcą. W święcie przaśników, czyli to miłe oddanie musi być przaśne, pierwociną i przaśne. To nie może być, że człowiek poszedł w pielgrzymkę na Jasną Górę. Czyli coś zrobił, tak? Oddanie, czyli poświęcił czas, ale to jest nieprzaśne. Takie znalazłem powiązania, dlatego się z tym spojrzeniem dzielę, żebyśmy to głębiej spojrzeli na to. Czytajmy dalej, 24 werset. Opowiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie jest podobne do człowieka obsiewającego swoje pole dobrym ziarnem. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i zasiał i nasiał między zboże konkolu i odszedł. Kiedy zboże urosło i wydało owoc, okazało się, że i konkol. Słudzy gospodarza zapytali: Panie, czyż nie obsiałeś swego pola dobrym ziarnem? Skąd zatem wziął się konkol? On odpowiedział: Nieprzyjazny człowiek to uczynił, a słudzy mu mówią: Jeśli chcesz, pójdziemy go zebrać. A on zaś na to: Nie, abyście zbierając konkol nie powyrwali razem z nim pszenicy. Pozwólcie obojgu rość aż do żniw, a w czasie żniw powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw konkol i zwiążcie w snopki na spalenie, a pszenicę przynieście do spichrza. Odpowiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarka gorczycy. No może zatrzymajmy się na tej myśli. Tutaj tak nawiasem mówiąc, to nie jest konkol, to jest inna roślina, która jest bardzo podobna do pszenicy i jest bardzo trująca. Nawet zwierzęta potrafią paść od tej rośliny. To kiedyś żeśmy rozpatrywali to, nie pamiętam teraz, jaka to roślina dokładnie się nazywa, ale nie konkol. Konkol bardzo różni się od pszenicy. Ale to już można samemu sobie spojrzeć na to. W każdym razie tutaj mamy znowu, Jeszua używa historii, którą opowiada, związanej z ziarnem. Bardzo ciekawe tutaj to określenie, że konkol wyrasta. Później to mamy tą, dojdziemy do tego, mamy wyjaśnioną tą przypowieść, zaraz dojdziemy do niej. Chciałbym jeszcze dalej przeczytać. Opowiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które człowiek zasiał na swoim polu. Ono jest mniejsze od wszystkich nasion, ale kiedy wyrośnie, jest większe od jarzyń i staje się drzewem. Tak, że ptaki latające w powietrzu latają i wiją sobie gniazda w jego gałęziach. To zostawmy na razie. Chodzi mi też o tą część tej serii przypowieści o ziarnie i o mące. 33 werset. Inną przypowieść opowiedział im. Królestwo niebieskie jest podobne do kwasu, który kobieta zaczyniła w trzech miarach mąki,
aż się wszystko zakwasiło. Jak sobie później przeczytamy, w dzień 50, czyli pięćdziesiątnicę, z pierwocin trzeba przynieść do świątyni oddanie pokarmowe z chleba zrobionego na zakwasie. Zobaczmy, jakie jest powiązanie. Królestwo niebieskie podobne jest do kwasu, który kobieta zaczyniła w trzech miarach mąki, aż się wszystko zakwasiło. I mamy pięćdziesiątnicę. Nowy zbiór po święcie prześników, nowy zbiór z pola, który ma się rozrastać. Nawiązanie kwasu tutaj jest do szybkiego rozrostu. 34 werset. To wszystko powiedział Jeszua tłumom w przypowieściach i bez przypowieści nic im nie powiedział. Tak wypełniły się słowa proroka. Będę mówił w przypowieściach, powiem rzeczy ukryte od założenia świata. Potem, pozwoliwszy odejść tłumom, poszedł do domu. Podeszli do niego uczniowie, prosząc, wyjaśnij nam przypowieść o konkolu na roli. On odpowiedział, ten, który sieje dobre ziarno, to syn człowieczy. A polem jest świat. Dobrym nasieniem synowie królestwa. Konkolem synowie złego. A nieprzyjacielem, który posiał konkol, jest potwarca, oszczerca. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami zwiastunowie. Jak więc zbiera się konkol i spala w ogniu, tak będzie na końcu świata. Syn człowieczy wyśle swoich zwiastunów i zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości. I wrzucą ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi będą jaśnić jak słońce w królestwie swego ojca. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przeczytałem to, bo słowo anioł wprowadza w błąd. Bo to jest transliteracja z greki. Natomiast w polskim języku znaczy to zwiastun. Posłaniec. Posłaniec, tak. I to nie musi być jakaś nadprzyrodzona stworzenie, anielskie tak zwane. Jeszcze anioł ze skrzydłami, co jest w ogóle pokrzywieniem, bo w Biblii, jak czytamy, to nie ma nigdzie powiedziane, że anioł ma skrzydła. Tylko cherubini mają skrzydła, cherubowie. Oni mają skrzydła. Anioł nie ma skrzydeł. W kwestii aniołów sobie przeczytajcie Vocatio Interlinie. Tam jest to w tym przekładzie właściwie oddane. Dlatego też przeczytałem, ten diabeł to jest potwarca, oszczerca. Żebyśmy to zrozumieli, bo słowo diabeł nam się personifikuje z jakąś nadprzyrodzoną, złą istotą. Natomiast to niekoniecznie tak jest. Nie musi tak być. Nie zawsze tak musi być. Tu mamy dobry przykład rozmowy Piotra z Jeszuą, gdzie Jeszua mówi do niego, idź precz szatanie, tak? Bo on mówi przeciwniku, czyli szatan znaczy przeciwnik. Diabeł oznacza oszczerca. I oczywiście nie wszedł szatan w ciało Piotra, bo jak tam przeanalizujemy tą sytuację i znamy historię i proroctwa, to Piotr mówił przeciwko proroctwom, że miał Mesjasz zginąć, miał umrzeć. I to było przeciwne. Dlatego Jeszua powiedział, idź precz ode mnie, szatanie, przeciwniku. Wypowiedzi, które Bóg wypowiedział. Stwórca wypowiedział, że tak ma stać się i tak musi być. Nikt nie może temu zaprzeczyć. W tym znaczeniu. Dlatego tu określenie diabeł, oszczerca, nie musi oznaczać jakiejś demonicznej istoty. I tak samo ci zwiastunowie. Pomyślmy o tym, że Jeszua wzywa
swoich, aby zebrali z królestwa wszystko. Bo mamy też powiedziane, że sąd Boży zacznie się od domu Bożego. I ta przypowieść idealnie do tego pasuje. Że pasuje też z tymi wypowiedziami, że Bóg Ojciec siedzi i wytapia srebro czy złoto. Jak ktoś zna się na metalurgii, to wie, jak to wygląda. I to też można do tego tutaj odnieść. Oczyszczanie. Czyli ten konkol przysłowiowy jest tą szumowiną, tymi innymi metalami, które mają być oczyszczone i usunięte. A to, co właściwe, ma być zostawione. Tu tak pije trochę do tak zwanego porwania. Kościoła jeszcze w dodatku. No może oni będą porwani właśnie, bo nie ma takiego słowa w tekstach jak Kościół i oni będą tym żużlem usuniętym. W każdym razie tutaj mamy wiele razy użyte to ziarno, ziarna mąka, ma być ziarna prześnik. W danym czasie, później w odpowiednim czasie ma to być chleb na zakwasie. Coś, czym się musimy usilać, co daje nam wzrost. Tak. Tutaj warto też powiedzieć, tak jak tu powiedziałem, że na święto prześników ma być prześny chleb, a w innym miejscu ma być ten zakwasie, nie na odwrót lub nie ma znaczenia, bo tak niektórzy mówią, tutaj alegoryzuje, że nie ma znaczenia, czy robimy te święta, czy nie, czy teraz sobota, czy niedziela, piątek, świątek i tam inne rzeczy. Jest czas i miejsce. Czas i miejsce. Tutaj taki prosty przykład. Izrael będący w Egipcie ma przyrządzić paschę baranka i ma pomazać krwią odrzwia. I to był ten czas i miejsce, że pomazali odrzwia krwią. Już później tego nie robiono, bo nie miało to sensu. Nie robiono, mazano co paschę odrzwia krwią tego baranka. Dlatego tutaj mamy, w tym czasie ma być prześny chleb i on ma swoją wymowę, swoje znaczenie i w tamto święto ma być taki chleb na zakwasie, bo też ma swoją wymowę i znaczenie. Pięćdziesiątnicy. Nie można mówić, że to nie ma nic, bez znaczenia jest. Bo już takie sformułowanie wprowadza w błąd. Już coś ujmuje. Czterdziesty czwarty werset. Królestwo niebieskie jest podobne do skarbu ukrytego w ziemi. Człowiek, który go znalazł, ukrył go znowu. Uradowany idzie i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje tę ziemię. Królestwo Boże podobne jest również do kupca, który poszukuje pięknych pereł. A kiedy znalazł jedną drogocenną perłę, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Królestwo niebieskie podobne jest także do niewodu zarzuconego w morze i zgarniającego wszelkiego rodzaju ryby. Kiedy się napełnił, wyciągnęli go na brzeg i wybrali dobre ryby do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą zwiastunowie, posłańcy i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czyście to wszystko zrozumieli? Mówią mu: tak. A on im powiedział: dlatego każdy nauczyciel pisma, który stał się uczniem w Królestwie Niebieskim, podobny jest do gospodarza, wydobywającego ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. Kiedy Jeszua skończył tę przypowieść, odszedł stamtąd, a przyszedłszy do swojej krainy, tu jest ojczyzny, tak ich nauczał w synagodze, że byli zdumieni i pytali, skąd u niego ta mądrość i nadziemskie moce? Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż jego matka nie nazywa się Miriam, a jego bracia Jakob, Józef, Szymon i Juda? I czyż wszystkie jego siostry nie żyją wśród nas?
Skądże więc u niego to wszystko się bierze? I gorszyli się nim, a Jeszua im powiedział, tylko o swojej ojczyźnie i swoim domu prorok nie znajdzie czci. I dla ich niedowiarstwa niewiele razy okazał tam nadziemską moc. Chciałem to przeczytać dalej, bo tu jest powiedziane, że syn cieśli, syn Ben Josef, miał rodzonego brata, nie przyrodniego, rodzonego brata Jakuba, Józefa, Szymona i Judę. Tu nie ma mowy o przyrodnich, bo niektórzy tak to czytają, że to są przyrodni. Tu nie ma w tym tekście nic takiego. Mówiłem to w innym czasie, że proroctwa mówią, że Mesjasz, król po Dawidzie, ten, który będzie Mesjaszem, urodzi się z jego lędźwi. Miriam to też zaprzecza, że jest zawsze dziewicą, bo tu ma potomstwo jeszcze czworo i tu jeszcze o jakichś siostrach jeszcze jest mowa. Córkach. Tak. Zobaczmy, jak dwa wersety, dlatego chciałem przeczytać dalej, zaprzeczają pewnym dogmatom. Jak przestudujemy to głębiej, to w ogóle zaprzeczają. To są dogmaty wymyślone przez ludzi, żeby starobabilońskie, staroegipskie wierzenia w Biblię wklecić i dogmaty wklecić. Mamy też ciekawą myśl dotyczącą ziarna, gdzie Jeszua o sobie mówi, że jest ziarnem. Jana 12 rozdział, Ewangelia Jana 12 rozdział, 23 i 24 wiersz. Też jest to ciekawe. A Jeszua odpowiedział im, nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy rzucone w ziemię nie obumrze, zostanie samo. Jeśli zaś umrze, przyniesie obfity plon. Czy rozumiemy tą wypowiedź Jeszua? Bo on mówi o sobie, że on jest tym ziarnem pszenicy. Że musi umrzeć, bo jeżeli nie umrze, jak mówią proroctwa, to nie przyniesie to plonu. I tu nawiązuje do ziarna. Ziarno w pewnym sensie umiera. Zatrzymuje swoje funkcje. Jak przyjdzie sprzyjający czas, warunki, to wyrasta i przynosi obfity plon. Dlatego Jeszua tu odniósł ziarno pszenicy, z którego się robiło chleb, a między innymi też prześniki. Mówi, że to on jest ziarnem, jeżeli nie umrze, to nie przyniesie obfitego plonu. I widzimy po zmartwychwstaniu, kiedy się objawia i po dniu pięćdziesiątnicy, kiedy przychodzi ten czas, że z ziarna pierwszego zbioru robi się chleb na zakwasie i ten zakwas się rozrasta, to widzimy, jak apostołowie, uczniowie Jeszua po pięćdziesiątnicy rozchodzą się po okolicy, że tak powiem, czy do tak zwanych krajów narodów, ale wchodząc do synagog, do tych zaginionych owiec z domu Izraela. Czyli ich działalność, ich duch pobudził, święty duch pobudził ich jak zakwas do rozrastania się. Oni się rozeszli jak zakwas fizyczny. Ale po dniu pięćdziesiątnicy to spowodowało ten rozrost. Ale ten rozrost by nie nastąpił, gdyby to ziarno Jeszua nie umarł. To jest bardzo ważna rzecz, bo są jakieś historie, że Jezus nie umarł,
że to Judasz na krzyżu zginął. Dlatego o tym mówię, o tym ziarnie i tu, że musiał umrzeć. Proroctwa o tym mówiły. Dlatego taka ostra reakcja Jeszua z Piotrem, z Szymonem, bo mówił, nie musisz umierać. Idź precz ode mnie, szatanie. To jest szatańska, przeciwna woli Bożej myśl i doktryna, jakaś nauka. Jeszua sam mówi i proroctwa też mówią o tym. Bo jeżeli nie umrze, nie będzie obfitego plonu. W innym miejscu podobna myśl jest. 12 rozdział, 31 dalej też, do 36. O swojej śmierci mówi. Jak ona zacznie oddziaływać? Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Zastanówmy się chwilę nad tym zwrotem. Sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony. Ja zaś, kiedy będę podniesiony nad ziemię, przyciągnę wszystkich do siebie. A mówił to, aby zaznaczyć, jaką śmiercią miał umrzeć. Tłum zaś mu odpowiedział, myśmy dowiedzieli się z prawa, że Mesjasz pozostanie na zawsze. Jak więc możesz mówić, trzeba, aby Syn Człowieczy został podniesiony nad ziemię? Kto to jest ten Syn Człowieczy? Powiedział Jeszua, jeszcze przez krótki czas macie światłość, chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. Kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Gdy macie światłość, wierzcie w światłość, abyście stali się synami światłości. Jeszua powiedział to i ukrył się przed nimi. 32 werset. Kiedy będę podniesiony nad ziemię, jeszcze raz 32, ja zaś, kiedy będę podniesiony nad ziemię, czyli z martwych zbudzony, przyciągnę wszystkich do siebie, ale musiał umrzeć. Przyciągnę wszystkich do siebie. Będzie kolejny znak. Przeczytajmy sobie na to proroctwo o Mesjaszu, gdzie to jest powiedziane, bo oni tutaj nie rozumieją, słuchacze. 1 Samuelowa, 7 rozdział. Bo te słowa są wypowiedziane do Dawida od 12 wersetu. 7 rozdział od 12 wersetu. Kiedy wypełnią się Twoje dni i kiedy spoczniesz z Twoimi przodkami, ustanowię Twojego potomka pochodzącego od Ciebie, umocnię Jego królestwo. On wybuduje dom dla mego imienia, a ja umocnię Jego tron królewski na wieki. To jest w pierwszym znaczeniu o Salomonie. Ale ja umocnię Jego tron królewski na wieki. Wszyscy to odczytywali jako do Mesjasza i dlatego oni mówią, że czytali w prawie, że Mesjasz pozostanie na zawsze, że Jego tron królewski będzie na wieki. To jest odnośnik do tego zrozumienia. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Jeśli zgrzeszy, ukażę go rózgą ludzką i razami synów ludzkich. Lecz nie odbiorę mu swej łaskawości, jak odebrałem ją Saulowi, którego usunąłem przed tobą. Dom twój, twoje królestwo będą trwały przede mną na wieki, a tron twój będzie utwierdzony na zawsze. Tu jeszcze nawiązując do pierwszego znaczenia, że to jest mowa o synu Dawida, Salomonie, to Bóg mówi, ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Te słowa nie odnoszą się tylko i wyjątkowo do Jeszua. Te słowa odnoszą się przede wszystkim do Salomona. Tak nawiasem mówiąc, bo już to kiedyś poruszałem. Mamy święto Przaśników. Jest z roku na rok coraz bardziej głębsze poznanie tego święta. Wiem, że każdy jest z nas na różnym etapie. Ważne jest, aby wejść w ten wyznaczony czas, który Bóg ustanowił przez 7 dni. To też jest ciekawe, dlaczego Bóg nakazuje przez 7 dni jeść przaśniki, a nie, że to święto trwa 5 dni, 6 albo 10, tylko 7. Tu ktoś by powiedział, że to jakaś jest kabała, ale 7 jest to
przypisywane do Boga jako doskonała liczba. 3 też. Ale jeżeli weźmiemy w ten sposób, pomyślimy, no to przaśniki przez 7 dni, czyli ta przaśność, ten symbol chleba przaśnego, który ma być w nas, ma być doskonały. Gdzie mamy innymi słowami powiedziane, Stwórca mówi, bądźcie święci, jak ja jestem święty. Bądźcie przaśni, jak ja jestem przaśny. Rozumiecie to powiązanie, że w wielu miejscach jest mowa o tym samym, tylko różnymi słowami. Dlatego święto przaśników jest jedno z bardzo istotnych, uczących wiele, prowadzących do tego, żeby człowiek oczyścił się, stał się przaśny, trwał przy tym, przynosił co roku przaśne nowe plon. No właśnie, miałem przeczytać o tym święcie. Miałem go zapisanego. Kapłańska, 23 rozdział, sobie przeczytajmy. Od 9 wiersza. I tak mówił dalej Jahwe do Mojżesza. Oznajmij synom Izraela, gdy już wejdziecie do tego kraju, który wam daję, i rozpoczniecie żniwa, wtedy przyniesiecie do kapłana pierwszy snop jako początek waszego żniwa. To jest ten omer. On zaś podniesie obrzędowo ten snop ku Jahwe, aby był dla was łaskawy. Zobaczmy ten zwrot tutaj akurat w poznański, aby był dla was łaskawy. Też jest w całym temacie ciekawy. Gdy jest ten snop przyniesiony, czyli gdy jest ten plon z serca przyniesiony, czyli coś zrobiliśmy, oczyściliśmy się w duchu chleba przaśnego, to jest to ta miły snop obrzędowy ku kołysaniu. Kapłan dokona tego obrzędowego kołysania nazajutrz po święcie. 12 werset. W dniu, w którym ofiarujesz ten snop na obrzęd kołysania, przygotujecie też rocznego baranka bez skazy na całopalenie dla Jahwe. Do tego dodacie jako ofiarę z pokarmu 0,2 efy najlepszej mąki zaczynionej z oliwą na spalenie ku czci Jahwe jako ofiarę przyjemnej woni. Czyli mamy nadal ofiarę z mąki, ale bez zakwasu. Jako przyjemna, miła woń. To nie są oddania za grzech. Do tego 4 część sinu wina jako ofiarę z płynów. To wino miało być wylewane na ziemię. A nie będziecie jedli chleba, ani prażonych ziarna, ani świeżych kłosów, aż do dnia, w którym przyniesiecie dar ofiarny dla swego Boga. Będzie to wieczystym prawem dla waszych pokoleń we wszystkich waszych siedzibach. Od drugiego dnia szabatu, to jest od dnia, w którym przynieśliście snop na obrzęd kołysania, obliczycie sobie 7 pełnych tygodni. Do dnia następnego, po 7 tygodniu, czyli 49 plus następny dzień 50, obliczycie zatem 50 dni. Wtedy złożycie dla Jahwe nową ofiarę z pokarmów. Przyniesiecie bowiem ze swoich siedzib na ofiarnicze kołysanie 2 chleby zrobione z 0,2 części efy najlepszej mąki, zakwaszone i wypieczone. Są to pierwociny dla Jahwe. Zobaczmy. Cały czas jest nawiązanie do mąki, w jakim czasie, jakie ma być ten chleb. Mąkę mamy oczywiście z ziarna. Jeszua wielokrotnie to ziarno w przypowieściach na różne sposoby używa. I to ma, uważam, duży związek razem, że zaczynamy rozumieć, jaką naukę z całego tego święta powinniśmy za każdym razem, w każdym sezonie wynosić, powiększać, robić postęp, progres, uczyć się. Oczywiście, tak jak mówię, no, ci, którzy zaczynają, dla nich największą oddaniem dla Stwórcy będzie wyjęcie ze swojego życia te 7 dni. Nauczenie się robienia przaśników, czy kupienie na początek przaśnego chleba. Usunięcie zakwasu. To są
jak to w innym miejscu, tylko w kontekście trochę innym, użyte jest określenie, kto w małej rzeczy jest wierny, to i w dużym będzie wierny. Zaczynamy od małych rzeczy. To są naprawdę usunięcie zakwasu z domu i nie spożywanie kwaszonego pieczywa w tym czasie i jedzenie przaśnego chleba, to jest naprawdę... Minimum 7 dni. To jest naprawdę minimum. Ale też na tym minimum nie możemy się zatrzymywać. To jest ta mała rzecz. To ma nam dać naukę. To jest to tak zwane ciało, czyli to, co wykonujemy fizycznie, ale to wskazuje na ducha, co niesie, właśnie próbuje w tych pogadankach o mące, o ziarnie pokazać tą głębię, którą chcemy zrozumieć, którą Jeszua też uważam poruszał, wskazywał. Szaweł też na tą przaśność wskazywał, chociażby w 1 Koryntian 5 rozdział. Że wiele mamy tutaj pola do uprawy w tej dziedzinie, w naszym życiu, przynoszenia plonu co roku. Nie możemy się zatrzymywać, bo co roku jest tak jak nawiązanie do fizycznego pola, co roku jest obsiewanie, co roku jest zbiór, co roku jest pierwocina. Przynoszenie, praca, wykonanie i przyniesienie pierwocin dla naszego Stwórcy przez Jeszuę Mesjasza. On jest naszym arcykapłanem. W duchowym wymiarze nic się nie zmieniło. Te prawa wszystkie funkcjonują. Nie jak to adwentyści mówią, że są prawa moralne i ceremonialne. Ceremonialne B, dotyczące związane ze świątynią, ze świętami, takimi jak święto przaśników. Nie znajdujemy, widzimy wręcz, one zaczynają w pewnym momencie być namacalne. Widzimy, jakie to ma znaczenie. Ta świątynia funkcjonuje tylko w sferze oddań duchowych, który bez tego nie zaczniemy zrozumieć, nie zrozumiemy. Natomiast same duchowe, jak to jest w szeroko pojętym protestantyzmie, prowadzą do niczego, bo człowiek nie ma podstawy, nie ma ciała tego, co robi. Człowiek potrzebuje pewnych rzeczy fizycznie wykonywać. To jest jego naturalną rzeczą i jedno z drugim wtedy tworzy jedność, tworzy całość. Jedno z drugim się uzupełnia, ale ważniejsze jest to, co duch, czyli fizyczność, tak jak Paweł napisał, to jest cień. Rzeczywistość jest ta duchowa, rzeczywistością jest Jeszua Mesjasz. Bo on też wskazuje na te różne oddania w różny sposób. To na tyle na dzisiaj. Za tydzień tak tutaj rozmawialiśmy, że dobrze by było taką podsumowanie Święta Przaśników na przyszły szabat, jako wrażenia, myśli, odczucia po Święcie Przaśników podzielić się. Bo mówię, każdy ma swoją drogę, nie każdy rozumie pewne rzeczy, jeden rozumie to, drugi rozumie tamto. Mamy się radować tym świętem, mamy też powiedziane, że każdy mężczyzna ma przynieść coś, nie przychodzi na to święto z pustymi rękoma. To też jest wymowne w tym, co powiedziałem, że plon przynosimy, czyli coś, co oczyściliśmy, przaśne, plon pierwsze, czyste. To, co poznajemy, wprowadzamy w czyn, chociażby samo święto przaśników, jak na pierwszy rzut można by powiedzieć, że jest tym oddaniem. Każdy ma z nas swoją drogę, zdążamy na świętą górę Jahwe, każdy, wszystkie narody, tak jak Izajasz to opisał, i radujemy się tym, że możemy to czynić, a to, co czynimy, analizujemy i znajdujemy w tym głębie Bożych praw,
Bożych pouczeń, które nas uświęcają, czyli oczyszczają, oddzielają, a tym samym przybliżamy się do wiekuistego. W nauce Jehoszua Mesjasza, naszego arcykapłana według Melchizedeka. To tyle. Zapraszam za tydzień. Zapraszam za tydzień, tak. Będziemy... tak myślę, dzielić się. Chcemy się dzielić różnymi odczuciami, przemyśleniami. Ja w pewnym sensie moje tutaj myśli w tym, co mówię, już przekazuję jako pokazanie pewnej drogi, że jest coś więcej ponad sam chleb i sam ten czas. Nie bagatelizowanie tego. Bo już jestem jakiś czas w tej drodze, w tym święcie. Już pewne rzeczy przeszedłem, zrozumiałem i chcę się też dzielić z tym co Bóg mi włożył do mojego serca i co zacząłem rozumieć. Dobrze, to zakończymy. Niech Bóg wiekuisty ma z nas swoją opiece. On, Stwórca nieba i ziemi, niech nam pobłogosławi, abyśmy to oddanie w różnej formie do niego przychodzili. I to On jest źródłem wszelkiego dobrego dzieła, wszelkich dobrych plonów, bo On stworzył życie, stworzył to wszystko, aby przekazywało to życie i te prawa, które On daje, prowadzą do życia. Wchodząc w to, rozumiejąc to, czując to, synchronizujemy się z Bożymi myślami, synchronizujemy się, Duch Boży synchronizuje nas, tak bym to powiedział, przez Jeszua, oczywiście Mesjasza, Jehoszuę, Hamaszijach, działa w nas Duch Boży i nas prowadzi i kieruje. Tak jak obrazowo powiedziałem, Bóg zaprasza nas na świętą swoją górę do siebie i każdy, kto chce z narodów, będzie przychodził do Niego i to jest błogosławieństwo. Bóg błogosławi każdego, kto to czyni. Czyli chce błogosławić, czyli chce, żeby żył człowiek, słuchał Jego głosu i był uradowany, błogosławiony pod Jego skrzydłami. Szabat szalom od Boga wiekuistego i do usłyszenia, jak Bóg pozwoli. To się spotkamy za tydzień o 12:00. Zapraszam. Do usłyszenia.